Szanowni Państwo, minęła godzina 17, będziemy powoli zaczynać dzisiejsze posiedzenie sesji. Ja rozumiem, że już transmisja udało się włączyć. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie na kolejnej sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 6 października 2021 roku. Otwieram dzisiejszą sesję na podstawie listy obecności oraz informacji. Tutaj część osób jest na zdalnych, część z radnych. Mamy komplet 14 radnych. Szanowni Państwo, na samym początku chciałbym uczcić pamięć naszej koleżanki, panią sołtys, pani Małgorzaty Domin, która zmarła. Prosiłbym wszystkich o powstanie i uczczenie tej pamięci minutą ciszy. Szanowni Państwo, przejdę może do przedstawienia po dzisiejszego porządku posiedzenia. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie kworum, co nastąpiło. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad i informacji o protokole sesji z dnia 19 sierpnia i 25 sierpnia 2021 roku. Punkt trzeci, zgłaszanie interpelacji i zapytań. Punkt czwarty, sprawozdanie z działalności komisji w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty, rozpatrzenie projektów uchwał. Podpunkt A, jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/218/220 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gierałtowice, druk nr 67/2021. Podpunkt B, jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/219/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 rok, druk nr 68/2021. Podpunkt C, jest to projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu gliwickiego na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą opracowanie dokumentacji dla zadania pod nazwą wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej numer 2908S, ulica Korfantego w Gierałtowicach, druk nr 66/2021. Podpunkt D, jest to projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Gierałtowice na lata 2021-2025, druk nr 51A/2021. Podpunkt E, jest to projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach, druk nr 64/2021. Podpunkt F, jest to projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gierałtowice, druk nr 52A/2012. Tu chyba błąd mamy, ale to sprawdzimy. Powinno być dobrze, powinno być 2021. Tak, 2021. Podpunkt G, jest to projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki, etap pierwszy, druk nr 65/2021. Podpunkt H, jest to projekt uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego numer
1F11414131.1.40.2021 Wojewody Śląskiego, druk nr 69, łamane przez 2021. Punkt 6. Sprawy SOEC, informacji sołtysów. Punkt 7. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Punkt 8. Wolne głosy, komunikaty, informacje. Punkt 9. Zamknięcie posiedzenia sesji. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś z Państwa mają uwagi do dzisiejszego porządku, proszę o zgłaszanie się. Otwieram dyskusję. Przypominam, że używamy systemu do komunikacji, systemu e-sesja. Tutaj uruchomione zostało kworum, także prosimy też również o zameldowanie się na liście obecności elektronicznej. Nie widzę, szanowni Państwo, żeby ktoś się zgłaszał. W takim razie zamykam dyskusję i informuję, że porządek został przyjęty. Jeżeli chodzi, szanowni Państwo, o drugą część punktu drugiego, jest to informacja o protokołach sesji z dnia 19 sierpnia i 25 sierpnia 2021 roku. Żadnych uwag nie wniesiono do tych protokołów. Jeżeli Państwo mają jakieś uwagi, prosiłbym o zgłaszanie. Otwieram dyskusję. Nie widzę, nie słyszę, żeby ktoś się zgłaszał. Szanowni Państwo, w takim razie informuję, że protokoły zostały przyjęte i zostaną podpisane. Przechodzimy, szanowni Państwo, zamykam punkt drugi, przechodzimy do punktu trzeciego. Zgłaszanie interpelacji, zapytań. Szanowni Państwo, zanim oddam głos, w okresie międzysesyjnym złożono, zostały cztery zapytania przez pana radnego Mariusza Gruszczyka. Jeżeli Państwo mają dzisiaj coś jeszcze do dodania, proszę bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał. Szanowni Państwo, w takim razie zamykam punkt trzeci. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie z działalności komisji w okresie międzysesyjnym. Szanowni Państwo, był szereg komisji. Prosiłbym pana przewodniczącego Michała Botora o krótkie referowanie posiedzeń Komisji Rolnictwa oraz Komisji Samorządu w dniach 2 wrzesień, 30 wrzesień. Proszę bardzo, oddaję głos. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie wójcie, Wysoka Rado, drodzy sołtysi. Tak jak pan przewodniczący wspomniał na początku, dwie komisje, pierwsza w dniu 2 września, była to połączona komisja razem z Komisją Samorządu Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku. No i tak w punkcie pierwszym otwarcie posiedzenia, w punkcie drugim informacja o protokole ze wspólnego posiedzenia Komisji Kultury, Komisji Rolnictwa. W punkcie trzecim funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kontekście zbliżającego się przetargu w przyszłym roku. I tutaj informację przedstawiła pani kierownik referatu, pani Marta Bruniany. Jeżeli chodzi o punkt trzeci, to tutaj w punkcie trzecim, tak jak wspomniałem, przepraszam, jest funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. W punkcie czwartym problematyka odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości w odniesieniu do przeznaczenia ewidencji gruntów nieruchomości oraz sposobu ich użytkowania. Tutaj również też przedstawiła temat i nakreśliła członkom komisji pani kierownik Marta Bruniany. I w sprawach, w punkcie piątym sprawy bieżące dla komisji, był poruszany temat, jeżeli chodzi o system PKP, udostępnienie wyników badań emisji hałasu. To jest temat, który już był kiedyś też dyskutowany na komisji samorządu. W punkcie szóstym zamknięcie posiedzenia. Jeżeli chodzi o komisję z 30 września, była to tylko komisja, nie była to komisja połączona jako jedna, Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego. I tak w punkcie pierwszym otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności. W punkcie drugim informacja o protokole z posiedzenia Komisji Rolnictwa oraz Samorządu. W punkcie trzecim zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego
z numerem 4131.1.40 łamane przez 2021 Wojewody Śląskiego, druk 69 przez 2021. Tutaj informację przedstawiła pani kierownik Maria Kuczera. W punkcie czwartym zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulamina dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Gierałtowice. Projekt po zaopiniowaniu przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, druk 52, łamane przez 2021. Wynik głosowania 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, także komisja wydała pozytywną opinię co do tego projektu. W punkcie piątym zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania etap pierwszy, druk 65 łamane przez 2021 dla sołectwa Paniówki. Tutaj komisja również wydała pozytywną opinię, wynikiem głosowania 10 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. W punkcie szóstym sprawy bieżące dla komisji, tam różne tematy były poruszane, od fotopułapki i problemu śmieci, z którymi mieliśmy problem w różnych miejscach sołectw, po działania, które referował pan prezes RAK, jeżeli chodzi o nasze PGK. No i w punkcie siódmym zamknięcie posiedzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącego. Teraz prosimy pana przewodniczącego, pana Roberta Szczudlaka, Komisji Rewizyjnej, o krótkie zreferowanie posiedzenia z dnia 7 września. Proszę bardzo, daję głos. Dziękuję panie przewodniczący. Wysoka Rado, posiedzenie Komisji Rewizyjnej 22 miało miejsce 7 września w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w godzinach od 17 do 18.20. Odbyło się według następującego porządku, czyli sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności, informacja o uwagach i podpisanie protokołu z 23 czerwca 2021 roku. Po trzecie kontrola działalności finansowej Gminnego Ośrodka Kultury, po czwarte sprawy bieżące i po piąte zamknięcie posiedzenia. W pierwszej kolejności sporządzono listę obecności, obecni byli wszyscy radni, na posiedzeniu był obecny także dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Piotr Rychlewski. Dalej do protokołu nie wniesiono uwagi, został przyjęty i w ostateczności komisja przyjrzała się działalności finansowej Gminnego Ośrodka Kultury. W szczególności komisja oparła się o przedłożone Wysokiej Radzie sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz za pierwsze półrocze bieżącego roku. W toku posiedzenia pan dyrektor scharakteryzował prawne podstawy funkcjonowania GOK-u, a także przedstawił, jaka działalność merytoryczna jest prowadzona. Kolejno omówiono sytuację i działalność Gminnego Ośrodka Kultury w okresie pandemii, w tym w szczególności wpływ tej pandemii na finanse ośrodka. Omówiono strukturę zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem ilości osób, które są zatrudnione na umowę o pracę i na umowę zlecenie. Dalej omówiono sytuację lokalową Gminnego Ośrodka Kultury, w tym w aspekcie korzystania z pomieszczeń, które nie stanowią własności gminy. Dalej omówiono działalność świetlic, potrzeby remontowe Gminnego Ośrodka Kultury, a także organizację imprez, koszty związane z tym i w ostateczności także współpracę z lokalnymi organizacjami społecznymi i kwestię wykorzystania hali namiotowej, którą Gminny Ośrodek Kultury posiada. Żadnych wniosków nie sformułowano. W sprawach bieżących komisja postanowiła, że kolejnym tematem posiedzenia będzie kontrola postępowań przetargowych w referacie inwestycji i na tym posiedzenie zakończono. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Teraz prosiłbym przewodniczącego Komisji Budżetu, pana Marka Błaszczyka, o krótkie zreferowanie posiedzenia z dnia 4 października bieżącego roku. Proszę bardzo, oddaję głos. Panie przewodniczący, panie wójcie, Wysoka Rado, szanowni zebrani. Komisja odbyła się 4 października z następującym porządkiem posiedzenia. Pierwsze otwarcie i stwierdzenie prawomocności, co zostało uczynione. Druga informacja o protokole ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Planowania
i Rolnictwa z dnia 23 sierpnia 2021 roku. Do protokołu nie wniesiono uwag. Trzecie, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/218/2020 Rady Gminy Grałtowice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grałtowice, druk 67/2021. Wniosek komisji był jednogłośnie za przedstawionym projektem uchwały. Czwarte, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/219/2020 Rady Gminy Grałtowice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Grałtowice na 2021 rok, druk 68/2021. Wniosek przegłosowano jednogłośnie. Projekt uchwały, przepraszam bardzo. Czwarte, zaopiniowanie projektu uchwały. Piąte. Czwarte, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/219/2020 Rady Gminy Grałtowice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Grałtowice na 2021 rok, druk 68/2021. Projekt uchwały przegłosowano jednogłośnie. Piąte, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu gliwickiego na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą opracowanie dokumentacji dla zadania pod nazwą wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 2908S ulica Korwantego w Grałtowicach, druk 66/2021. Projekt uchwały przegłosowano większością głosów. Szóste, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grałtowice, przebiegu wykonania budżetu Gminy Grałtowice za pierwsze półrocze 2021 roku, przebiegu wykonania planu finansowego Gminy Biblioteki Publicznych Grałtowica lub Gminnego Ośrodka Kultury w Grałtowicach za pierwsze półrocze 2021. Zostały zgłaszane pytanie do przedstawicieli odpowiednich tutaj, czy biblioteki, czy Gminnego Ośrodka Kultury. Na to został odpowiadał i dyrektorzy tych placówek. Sprawy bieżące. Wniosek przedstawić opinię, czy jest możliwość, żeby gmina sfinansowała zakup fotoradaru na ulicy Korfantego i przekazała go do rządzący drogi. Ad voce właśnie punktu 5, gdzie przegłosowywaliśmy większością głosów przy współfinansowaniu Gminy Grałtowice wraz z powiatem wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 2908S ulica Korfantego w Grałtowicach. Wniosek był przedstawiony przez sołtysa Paniówek Bogusława Mryki. Były w sprawach bieżących też jeszcze kwestia radny Mariusz Gruszczyk w kwestii inwestycji w Chudowie największej, która ma być toczona, rozbudowa szkolno-przedszkolnego, no szkoły i przedszkola, przepraszam bardzo. Także na pytania radnego odpowiedział skarbnik Michał Kafankę. Ósmy punkt, zamknięcie posiedzenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Komisji Budżetu. Szanowni Państwo, to by było na tyle, jeżeli chodzi o punkt 4. Zamykam punkt 4. Przejdziemy do punktu 5. Rozpatrzenie projektów uchwał.
Podpunkt A jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/218/2020 Rady Gminy Gierotowice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gierotowice, druk nr 67/2021. Jest z nami pan skarbnik. Panie skarbniku, krótką referację bym prosił, jakie tam są zmiany w tym wieloletniej prognozie. Proszę bardzo, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, projekt uchwały przewiduje dwie zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Pierwsza zmiana polega na odstąpieniu od realizacji przedsięwzięcia wykonania przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 2908 S. ulica Korfantego w Gierałtowicach. Tutaj w wieloletniej prognozie finansowej były zabezpieczone środki w wysokości 60 tysięcy złotych na realizację wydatków w roku 2021 i łączne nakłady finansowe również w tej wysokości. Tutaj jest zmiana koncepcji finansowania. Gmina tutaj udzieli pomocy finansowej na sfinansowanie dokumentacji projektowej na realizację tego zadania, natomiast powiat wykona w roku przyszłym całość robót budowlanych z uwagi na to, że uzyskał dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia w wysokości 80% kosztów realizacji tego zadania. Druga zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków i limitu zobowiązań o kwotę 22 500 zł dla przedsięwzięcia sporządzenia strategii rozwoju gminy Gierałtowice. To jest z uwagi na to, że część tych wydatków ma charakter jednoroczny, zachodzi konieczność po prostu wycofania tej kwoty środków z wieloletniej prognozy finansowej i będą te wydatki ponoszone w ramach jednorocznego budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Szanowni państwo, ten projekt był omawiany również na Komisji Budżetu. Tam uzyskał pozytywną opinię. Jeżeli państwo mają jakieś uwagi czy pytania, proszę bardzo o zgłaszanie się. Otwieram dyskusję. Pan radny Józef Bukczyk chciał zabrać głos. Panie Józefie, proszę bardzo. Dziękujemy bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa chciał jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Artur Tomiczek. Zdecydowanie, bo jeżeli za dofinansowanie w wysokości 80%, czyli teraz zrobimy dokumentację, w tym roku zdążą zrobić dokumentację, czy to oni mają się wywiązać z tego do końca przyszłego roku z tej dotacji? Żeby ewentualnie chciałbym tutaj dowiedzieć się, sprecyzować, czy w końcu przyszły rok, czyli 2022, te przejście dla pieszych zostanie wykonane, no bo to też powiat też powinno określić, czy się wiąże z tego dofinansowania do końca przyszłego roku, czy dokumentację do przyszłego roku tylko zrobią. Jak to wygląda ta sprawa? Zarówno dokumentacja będzie wykonana w tym roku i sfinansowana, tak jak powiedziałem, przez gminę. I również jeżeli chodzi o przetarg na roboty budowlane, będzie rozstrzygnięty w tym roku, tylko i wyłącznie realizacja rzeczowa będzie następowała w roku przyszłym. Tak też wynika z tego dofinansowania, które powiat uzyskał, musi rozstrzygnąć ten przetarg jeszcze w tym roku. Także przetarg też już będzie rozstrzygnięty w roku bieżącym. A, czyli wykonanie praktycznie do końca przyszłego roku będzie zrobione. No, na pewno. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Józef Bukczyk chciał jeszcze zabrać głos. Proszę bardzo, panie Józefie, udzielam głosu. Znaczy pan radny się pytał, czy pierwsza dokumentacja już została zapłacona tutaj, tak rozumiem? Znaczy myśmy nie płacili za żadną dokumentację. Myśmy mieli w wieloletniej prognozie to, gdzie tutaj jest odstąpienie od realizacji, mieliśmy część zarówno dokumentacyjną, jak i realizację rzeczową tego zadania. I na jak gdyby dwa te przedsięwzięcia były zabezpieczone środki w wysokości 60 tysięcy złotych. Myśmy wcześniej żadnej pomocy finansowej nie udzielali na wykonanie dokumentacji.
Kierownik, to ja może doprecyzuję. Czy ponieśliśmy jakiekolwiek koszty związane z tą realizacją tego zadania? Zero złotych jest w wieloletniej programie. Dziękuję. Panie radny, czy coś jeszcze? Pan radny Józef Bukczyk, czy nas słyszy? Nie. Dziękuję. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa chciał jeszcze zabrać głos? Szanowni Państwo, nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Tym, którym się nie wyświetliło głosowanie, proszę nacisnąć głosowanie i powinno się pojawić. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzyma od głosowania? Dziękuję bardzo, chyba mamy wszystkich. Szanowni Państwo, informuję, że uchwała została przyjęta większością głosów, 13 głosów za, 1 głos przeciw. I otrzymuje numer 40/283/2021. Tym samym zamykam podpunkt A, przechodzimy do podpunktu B. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 30. Pana głos był za, przeciw. Panie Józefie. Pana głos był przeciw. No. Panie Józefie, jeżeli się nie wyświetla głosowania, a jest uruchomione głosowanie, to proszę nacisnąć z lewej strony menu sesji głosowanie, ten duży przycisk i powinno się wtedy pojawić głosowanie, jeżeli jest aktywne oczywiście głosowanie. Jeżeli głosowanie nie jest aktywne, będzie komunikat, że głosowania nie ma, także... No, dziękuję bardzo. Dobrze, szanowni Państwo, w punkcie B mamy przyjąć, jest propozycja przyjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/219/2020 Rady Gminy Gierotowice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Gierotowice na 2021 rok. Jest to druk nr 68/2021. Panie Skarbniku, prosiłbym o krótkie zreferowanie. Oddaję głos. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, projekt uchwały przewiduje zwiększenie dochodów gminy w grupie dochody bieżące łączną kwotę 91 586,83 zł. Tutaj mamy uzupełnienie części oświatowej subwencji ogólnej, to jest kwota 43 050 zł. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020, to jest kwota 7338,83 zł. Uzupełnienie planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, to jest kwota 6 tysięcy złotych i zwiększenie planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe, kwota 35 198 złotych. Projekt przewiduje również zwiększenie dochodów gminy w grupie dochodów majątkowych o kwotę 28 017,61 zł. I to jest część majątkowa dotycząca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku. Projekt uchwały po stronie dochodowej przewiduje również zmiany uporządkowania wynikające ze zmiany rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jeżeli chodzi o zmiany w planie wydatków, zmniejszenie w rozdziale 614 o kwotę 60 tysięcy złotych w związku z odstąpieniem od udzielenia pomocy finansowej dla powiatu gliwickiego na realizację zadania wykonania przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 2808S. Ulica Korfantego w Gierałtowicach. W tym samym rozdziale zabezpieczenie środków w kwocie 19 803 zł na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu gliwickiego na wykonanie opracowania dokumentacji dla zadania wykonania przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 2908S, ulica Korfantego w Gierałtowicach. Kolejne zmiany, zwiększenie w rozdziale 801.01 o kwotę 43 050 zł. Jest to wprowadzenie do planu wydatków jednostek oświatowych uzupełnienia części oświatowej subwencji ogólnej.
Kolejne zwiększenie w rozdziale 851,95, kwota 6000 zł. Jest to wprowadzenie po stronie wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. I ostatnie dwa zwiększenia w rozdziale 902 oraz 904, odpowiednio kwota 9000 i 26 198 zł. Pierwsza pozycja dotyczy wprowadzenia po stronie wydatków planu na realizację usług dodatkowych związanych z odbiorem odpadów remontowo-budowlanych. Druga pozycja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawa ochrony środowiska. Wprowadzone zmiany niniejszym projektem w planie dochodów oraz planie wydatków skutkują zmniejszeniem wysokości deficytu budżetowego o kwotę 75 553 zł 44 grosze do poziomu 6 844 777 zł 87 groszy. W wyniku zmian zaproponowanych projektem niniejszej uchwały plan dochodów budżetu to jest 85 675 016 zł 40 groszy. Plan wydatków 92 519 794 zł 27 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Szanowni państwo, ten projekt uchwały również otrzymał pozytywne opinie Komisji Budżetu i Planowania w dniu 4 października bieżącego roku. Jeżeli państwo mają jakieś uwagi czy zapytania do przedstawionego projektu uchwały, proszę o zgłaszanie się. Otwieram dyskusję. Szanowni państwo, nie widzę, nie słyszę, żeby ktoś z państwa się zgłaszał. Przejdziemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały druk nr 68 łamane przez 2021? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał od głosowania? Pan Artur Tomiszek za. Dobrze. Szanowni państwo, informuję, że uchwała została przyjęta większością głosów. 13 głosów za, 1 głos przeciw i otrzymuje numer 40 łamane przez 284 łamane przez 2021. Tym samym zamykam podpunkt B. Przechodzimy do podpunktu C. Jest to projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu gliwickiego na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą opracowanie dokumentacji dla zadania wykonania przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej numer 2908S. Przy ulicy Korfantego w Gierałtowicach, druk nr 66, łamane przez 2021. Szanowni państwo, projekt tej uchwały był przedstawiany na Komisji Budżetu i Planowania. Jest to po części wynikające z tego, co zostało przyjętych uchwał wyżej, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę i uchwałę budżetową. Jeżeli państwo mają jakieś uwagi czy wnioski co do przedstawionego projektu uchwały, proszę bardzo o zgłaszanie się. Otwieram dyskusję. Szanowni państwo, nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał. W takim razie zamykam dyskusję. Przejdziemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały druk nr 66 łamane przez 2021? Proszę naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z państwa się wstrzymał od głosowania? Nie widzę. Szanowni państwo, informuję, że uchwała została przyjęta większością głosów. 13 głosów za, 1 głos przeciw i otrzymuje numer 40 łamane przez 285 łamane przez 2021. Tym samym zamykam podpunkt C. Przechodzimy do podpunktu D. Jest to projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Gierotowice na lata 2021-2025, druk 51A łamane przez 2021. Szanowni państwo, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Kultury w dniu 28 września 2021 roku. Jeżeli państwo mają jakieś uwagi czy wnioski do przedstawionego projektu, proszę bardzo o zgłaszanie się. Otwieram dyskusję. Szanowni państwo, nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał. W takim razie zamykam dyskusję, przejdziemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu druk nr 51A łamane przez 2021? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa się wstrzyma od głosowania? Jedna osoba wstrzymująca, szanowni Państwo. Informuję, że projekt został przyjęty większością głosów i otrzymuje numer 40 łamane przez 286 łamane przez 2021. Tym samym zamykam podpunkt D. Przechodzimy do podpunktu E. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach, druk numer 64 łamane przez 2021. Ten projekt uchwały również był omawiany i zaopiniowany pozytywnie na Komisji Kultury w dniu 28 września. Jeżeli Państwo mają jakieś uwagi czy wnioski do przedstawionego projektu, proszę o zgłaszanie się. Otwieram dyskusję. Szanowni Państwo, nie widzę, żeby ktoś się z Państwa zgłaszał. W takim razie zamykam dyskusję, przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, druk numer 64, łamane przez 2021? Proszę o podniesienie ręki, naciśnijcie przycisku za. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa się wstrzyma od głosowania? Nie widzę. Szanowni Państwo, informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymuje numer 40 łamane przez 287 łamane przez 2021. Tym samym zamykam podpunkt E. Przechodzimy do podpunktu F. Jest to projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gierałtowice, druk numer 52A łamane przez 2021. Szanowni Państwo, ten projekt został omawiany szeroko na Komisji Rolnictwa w dniu 30 września 2021 roku. Jeżeli Państwo mają jakieś uwagi czy spostrzeżenia, proszę o zgłaszanie się. Otwieram dyskusję. Szanowni Państwo, nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał. W takim razie zamykam dyskusję. Przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały druk numer 52A łamane przez 2021? Proszę naciśnąć przycisk i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzyma od głosowania? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, informuję, że uchwała została przyjęta większością głosów, 13 głosów za, 1 głos wstrzymujący i otrzymuje numer 40 łamane przez 288 łamane przez 2021. Szanowni Państwo, przechodzimy do podpunktu G. Jest to projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki, etap pierwszy, druk numer 65 łamane przez 2021. Ten projekt uchwały został również omawiany na Komisji Rolnictwa, został zaopiniowany pozytywnie. Jeżeli Państwo mają jakieś uwagi czy spostrzeżenia, to proszę bardzo o zgłaszanie się. Otwieram dyskusję. W międzyczasie, oczekując na zgłoszenie, propozycja tutaj, żeby głosowanie przeprowadzić dokładnie w ten sam sposób, co było przeprowadzone głosowanie dla sołectwa Krzeszowice, jak pamiętam dobrze, także wójt gminy przekazał niniejszy projekt uchwały wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Uwagi nieuwzględnione zostały omówione na posiedzeniu Komisji Rolnictwa 30 września bieżącego roku oraz 11 sierpnia. Projekt uzyskał pozytywną opinię oczywiście Komisji Rolnictwa. Jeżeli Państwo nie wnoszą, że tak powiem, wniosku o głosowanie każdej uwagi nieuwzględnionej osobno, przejdziemy do głosowania całości projektu, tak jak jest przedstawiony w e-sesji, czyli łącznie z nieuwzględnionymi uwagami. Czy ktoś z Państwa tutaj chciałby zabrać głos? Pan radny Józef Buchczyk, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie Zbysie, ja mam pytanie formalne. Zauważyłem tego ustalania planu dla prezydenta dopiero później, w tej chwili patrzę na przygotowany projekt planu zagospodarowania dla sołectwa Paniówki i w sekcji czwartej
Znalazłem obszar objęty projektem planu w etapie drugim. Przyszło, nie wiem, ile tych obszarów takich jest na terenie sołectwa Paniówki. Wiem, że w Krzyszowicach chyba było ze 6. I moje pytanie jest takie. W uchwale powołujecie się państwo, pan wójt powołuje się na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania zgodnie z uchwałą numer 21 łamane przez 141 łamane przez 16. I w drugiej części na z tyłu tej uchwały, na tej kartce z tyłu jest ten obszar wyznaczony i nie ma tam wyłączonych żadnych obszarów przeznaczonych do pierwszego, drugiego etapu. Tym bardziej, że wyłożony plan był dla całości sołectwa, ten, który jest na BIP-ie, a tu się pojawiają nagle jakieś zmiany, które będą kiedyś tam. Natomiast mam pytanie, o ile wiem, że zostały te uwagi rozpatrzone, tak, w przypadku Krzyszowic, dla tego obszaru, który będzie objęty etapem drugim. Proszę mi to wyjaśnić prawnie. Dziękuję bardzo. I bardzo bym prosił o pisemną odpowiedź na to tak sformułowane pytanie. Dziękuję bardzo. Dobrze, panie radny, pan zgłasza jako interpelację to, czy wniosek do przedstawionego projektu uchwały? Panie przewodniczący, dyskutujemy nad, to nie jest interpelacja, dyskutujemy nad uchwałą, która ma być przyjęta, więc to jest moja uwaga co do treści uchwały, nie interpelacji. Mhm. I też mam prawo zażądać pisemnej odpowiedzi. Dziękuję. Jasne, rozumiem. Panie wójcie, panie mecenasie, czy jesteśmy w stanie tutaj, że tak powiem... Jest pani kierownik, tak, z nami? To bardzo prosiłbym tutaj panią kierownik, czy pani projektant chyba jest też... Też jest to o wyjaśnienie tej kwestii. Proszę bardzo, udzielam głosu. Dzień dobry państwu. Maria Kuczera. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, słychać. Szanowni państwo, panie przewodniczący, oczywiście odpowiedzi pisemnej udzielimy. Sposób i zasady wyłączania spod opracowania planu były szeroko omawiane na posiedzeniach komisji. Zawsze uchwała intencyjna, tak, w dacie 2016 roku był zamiar przystąpienia do sporządzenia planu dla całego sołectwa, jednak wiadomo, w trakcie procedowania były wydawane i decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę, dlatego też analizując i składane uwagi właśnie te decyzje, zapadła decyzja o wyłączeniu pewnych obszarów. Tych obszarów na terenie sołectwa Krzyszowice są 3 i jeżeli wiadomo, będziemy dalej prowadzić pracę nad nowym studium i zapadnie decyzja o kontynuowaniu w kolejnym, czyli w drugim etapie tych prac już wszczętych, no to możemy dalej jak najbardziej te prace prowadzić. Tu była głównie obawa związana z roszczeniami w stosunku do gminy, dlatego też taka decyzja o tych wyłączeniach zapadła. Dziękuję. Jeśli można, proszę bardzo. To będzie kuriozum, ponieważ część planu będzie uchwalana w oparciu o stare studium, a część planu o nowe, tak? Tak, rozumieć? Tak, oczywiście jest to prawnie dopuszczalne. My tworząc plany sporządzamy je na podstawie obowiązującego studium. Jeżeli w międzyczasie nowe studium uchwalimy i te tereny tam będą przeznaczone tak pod zabudowę, to my taki plan możemy na podstawie studium uchwalić. Oczywiście te wyłączone etapy. Ciągnąc dalej, przepraszam, że nie pytam o głos. Czy w tym studium będą wyznaczone tylko te obszary, do którego będziemy robili studium, czy znów będziemy robili studium dla całego sołectwa? Procedura związana ze sporządzeniem studium dla całej gminy jest w trakcie procedowania. Także jeżeli prace będą zakończone, to potem będziemy mieli podstawę, żeby plan tak kontynuować te drugie etapy na podstawie tego nowego, zmienionego studium. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrze, czy ktoś z państwa tu chciał jeszcze zabrać głos?
Szanowni Państwo, nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał. W takim razie zamykam dyskusję. Tak jak powiedziałem na wstępie, projekt zostaje głosowany w całości, łącznie z uwagami, które zostały szeroko omówione i zaopiniowane przez Komisję Rolnictwa i Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Jeżeli pan... Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały druk nr 65 łamany przez 2021? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał od głosowania? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, informuję, że projekt uchwała została przyjęta większością głosów, 13 głosów za, 1 głos przeciw i otrzymuje druk numer 40 łamane przez 289 łamane przez 2021. Szanowni Państwo, tym samym zamykam podpunkt G. Przechodzimy do podpunktu H. Jest to projekt uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego, druk nr 69 łamane przez 2021. Szanowni Państwo, projekt ten został omówiony na Komisji Rolnictwa w dniu 30 września 2021 roku. Jeżeli Państwo mają jakieś uwagi czy spostrzeżenia, proszę bardzo o zgłaszanie się. Otwieram dyskusję. Pan Józef Buchczyk się zgłasza. Proszę bardzo, Panie Józef. Ja się zgłosiłem wcześniej jeszcze do tej wcześniejszej uchwały, a nie zdążyłem. Tam dyskusja już. A pytanie, czy myśmy, jeśli myśmy głosowali uwagi, czy myśmy również przegłosowali te uwagi do tych obszarów, które zostały wyjęte spod tego planu i będą w etapie drugim, bo to nie zostało opowiedziane. Głosowaliśmy nad całą uchwałą, tak jak jest przedstawiona, łącznie z uwagami nieuwzględnionymi. Do całości terenu, tak? Również dla etapu pierwszego. Przepraszam, czy myśmy również przegłosowali te uwagi do tych wyłączonych... Nie, one nie były uwzględniane, ich nie ma na liście. To, co jest wyłączone, to, co jest w etapie pierwszym, zostało przegłosowane. W przypadku sobie nie były wyłączone. Dziękuję. Były. Dobrze, dziękuję. Można, Panie Przewodniczący? Proszę bardzo. No bo jest z nami Pani Projektant, więc jeżeli Pan Radny Buchczyk zabiera głos i później jednak go słychać, bo go nie słychać, mamy Panią Projektant, niech ona dopowie, bo dopowiedziała teraz i trzeba to wyjaśnić. Teraz jest ten czas i wyjaśnić dla obszaru drugiego uwagi i dla sołectwa Paniówek i dla sołectwa Przyszowic zostały wyłączone. I bardzo bym prosił tylko, żeby Pani Projektant, jeżeli jest z nami, żeby to potwierdziła, żeby rozwiać wątpliwości Pana Radnego Buchczyka. Jasne, oczywiście, Pani Przewodnicząca, ale ja to powiedziałem też, ale jeżeli Pani Projektant ma się wypowiedzieć, proszę bardzo. Pani Projektant, proszę jeszcze tutaj wszystkich radnych poinformować, jak zostało. Już jest po głosowaniu wprawdzie, no ale jeżeli Państwo chcą usłyszeć tą informację, proszę bardzo. Ja to zresztą powiedziałem na samym początku. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Pana Przewodniczącego, witam wszystkich Państwa radnych. Wyjaśniam krótko. Państwo radni otrzymaliście jako materiał do uchwalenia uchwałę, która zawiera listę uwag nieuwzględnionych, która podlega głosowaniu i dotyczy tylko projektu planu uchwalanego w pierwszym etapie, a oprócz tego listę uwag nieuwzględnionych, która dotyczy uwag wszystkich, które były wniesione w procedurze, na tej liście szarym tłem i pochyłą czcionką zostały oznaczone te uwagi, które dotyczą obszarów wyłączonych w pierwszym etapie, także wszystko powinno być jasne. Zdaję sobie sprawę, że te listy są długie, tych uwag nieuwzględnionych i nie jest to wiele przypadków, więc nie jest to łatwo odszukać, ale te uwagi zarówno w Przyszowicach, jak i w Paniówkach zostały w ten sposób oznaczone. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Pani Projektant. Dobrze, Szanowni Państwo, czy wszystko jest zrozumiałe? Nie widzę, nie słyszę, no rozumiem wszyscy. Jesteśmy w punkcie w takim razie H. Jest to projekt uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego, druk nr 69 łamane przez 2021.
Szanowni Państwo, Komisja Rolnictwa da tutaj pozytywną opinię. Jeżeli Państwo mają jakieś uwagi czy spostrzeżenia do przedstawionego projektu, proszę bardzo o zgłaszanie się. Szanowni Państwo, nie widzę, nie słyszę. W takim razie zamykam dyskusję. Przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały druk nr 69/2021? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa się wstrzymał od głosowania? Pani Janina Cicha-Rożek, rozumiem, była za? Za była Pani. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, informuję, że uchwała została przyjęta większością głosów, 13 głosów za, 1 głos wstrzymujący. Otrzymuje numer 40/290/2021. Z tym samym, Szanowni Państwo, dotarliśmy do końca punktu 5 i zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu 6. Sprawy sołec, informacje sołtysów. Proszę bardzo, Pan sołtys Bogusław Mryka, proszę bardzo, oddaję głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, kilka spraw. Chodzi mi o informację odnośnie linii numer 33. Czy będzie przywrócona? Jeżeli tak, to kiedy? Jaki termin przywrócenia? Następnie proszę o rozpatrzenie możliwości przejęcia terenu z Krajowej Dyrekcji Dróg w rejonie skrzyżowania ulicy Gliwickiej i Zabskiej w celu postawienia w tym miejscu rowerowni, wiaty rowerowej. Wiata rowerowa miałaby służyć jako miejsce przesiadkowe dla młodzieży, która jeździ do szkół z Chudowa, jak i z Paniówek. Aktualnie te dzieci stawiają rowery na prywatnych posesjach. Mam skargi, że ludzie chcą ocieplać domy, a młodzież jak młodzież stawia to opierając to o mury. Także trzeba coś z tym zrobić. Na koniec sprawa luźnych pokryw na Studzienkach, ulica Powstańców Śląskich. Jeszcze zgłaszałem ten problem już kilka miesięcy temu. Nie dostałem żadnej odpowiedzi, a tak samo Studzienki nie zostały poprawione. Prosiłbym o interwencję w tej sprawie. Dziękuję. Za Panie Sołtysie. Proszę bardzo, Pani Sołtys Gierotowicz. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, ja chciałam wrócić do drogi Korpantego. Mieszkam tam niedaleko właśnie tej ulicy i tam mają być zabudowane progi zwalniające. Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby na przykład radarowy wyświetlacz prędkości? Jeżeli się jedzie od ulicy, od wiaduktu, tam można przyspieszyć. Naprawdę jest to niebezpieczne. Tam było ileś wypadków już. Były wypadki śmiertelne. Jeżeli ma być bramka na wysokości ulicy Chudowskiej, coś takiego słyszałam, ale to chyba nic nie da. Bo jeżeli tam się ktoś naprawdę przyciśnie na gaz, to go wyniesie, po prostu na tych progach go wyniesie. Czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem właśnie wyświetlacz prędkości? Ja Państwu tylko przeczytam coś takiego. Dostałam od mieszkańca Gierałkowic coś takiego. Jeżeli chodzi o odcinek od ulicy Chudowskiej do roboty, to obawiam się, że montowanie progów spowalniających na jezdni pochyłej to nie jest najlepszy pomysł. Podbicie kół samochodu przy złych warunkach pogodowych i nawet małej prędkości może spowodować utratę panowania nad pojazdem, jadąc od wiaduktu. Moim zdaniem radarowy pomiar prędkości byłby lepszym rozwiązaniem w tym miejscu. Jeśli chodzi o dalszy odcinek ulicy Korpantego, to nie mam zdania. Coś takiego. Nie wiem, drodzy Państwo, jak Wy się ustosunkujecie do tego, ale takie jest moje zdanie i zdanie mieszkańców Gierałkowic. To jest jeden punkt. Następnym punktem takim moim, to parę dni temu się dowiedziałam, to jest chyba dobra wiadomość, że światła ponoć mają być niewyłączane już w Gierałkowicach czy w gminie całej. Myślę, że to jest prawda. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, jest to prawda? Od listopada? Ma być coś takiego? Znaczy ja takiej informacji nie posiadam, może Pan Wójt, no. Ja też nie.
Ja zaznaczyłem w sprawozdaniu, o czym pewnie wspomnę później, że no, przygotowujemy się już do procedury zmian w oświetleniu, ale to jest, będzie związane z wynikami audytu oświetleniowego, który kończymy. I po prostu zakładam, że tam, gdzie ten audyt wykaże, że przy jakichś szybkich zmianach jesteśmy w stanie włączyć oświetlenie, to tam to będziemy robić, a tam, gdzie będzie potrzebna modernizacja, to będziemy to modernizować i włączać. Więc być może jakaś plotka nieopatrznie tutaj urosła, co jak wiemy, plotki lubią rosnąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Sołtys. Pani Sołtys, jeżeli chodzi o te uwagi co do rozwiązania przejścia na ulicy Korfantego, myślę, że te uwagi zostaną skierowane do, że tak powiem, zarządcy tej drogi, jest odpowiedzialnego za projekt na tej drodze. Faktycznie my ją finansujemy. Ten projekt, no mam nadzieję, że tutaj referat inwestycji przekaże nasze uwagi, które były na komisji powiedziane na dzisiejszej sesji, także pewnie będziemy tutaj w stałym kontakcie podczas projektowania. Do pozostałych kwestii, jeżeli chodzi o oświetlenie, no to tutaj nie wiem, to może raczej chyba Pan Wójt by może się wypowiedział, czy będzie doświetlanie jakieś świąteczne. Zobaczmy, nie wiem, kto jest odpowiedzialny, szczerze mówiąc, za takie doświetlenia. Urząd, no. Dobrze, Pan Robert Szudla chciał jeszcze ad voce. Proszę bardzo, Panie Robercie. Dziękuję. Tak, kilka słów a propos tych słów Pani Sołtys. No jedyny taki odcinkowy pomiar prędkości jest w Paniówkach na ulicy Zabrskiej. No niestety są głosy mieszkańców, że to nie do końca zdaje egzamin. Także to troszkę owszem zmniejsza prędkość, natomiast nie działa do końca i też są właśnie głosy z Paniówek, że lepszym rozwiązaniem jednak są progi zwalniające, bo to faktycznie dużo lepiej działa. Dziękuję. Tak, jeżeli mogę coś powiedzieć. Proszę bardzo. No Pani Sołtys. Tam jeszcze jest nie dość tego, tam jeszcze są po prostu niesamowite szkody górnicze akurat. Tam ten asfalt jest w tej chwili jest sprezowany, ale uspoki zostały na tej drodze. Jasne, Pani Sołtys, my rozumiemy te obawy, też je widzimy, no ale nie jesteśmy tutaj instytucją techniczną, która będzie rozwiązywać ten problem. To raczej tutaj trzeba, że tak powiem, w referacie inwestycji, która jest odpowiedzialna za ten, za koordynowanie tego projektu, no i ze starostą po prostu porozmawiać, jak to ma wyglądać po prostu realizacja tej drogi powiatowej. No i tam będzie kluczowe rozwiązania techniczne, tam będą podejmowane, tam są specjaliści, którzy się znają na przepisach ruchu drogowego i oni będą rozwiązywać ten problem. Także tu, jeżeli chodzi o sprawy techniczne, no my jako Rada tego nie rozwiążemy. Możemy oczywiście, sugestie będą z naszej strony, były na komisji. Dzisiaj na sesji Pan Józef Bukczyk też to podniósł, Pani to dzisiaj też podnosi na sesji, także no na pewno te uwagi trafią do odpowiednich rąk, no i zostaną przekazane do starostwa. Dobrze, Pan Marek Błaszczyk tutaj jeszcze chciał zabrać głos, proszę bardzo. Proszę bardzo.
Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Ja co do kwestii wypowiedzi pani Sołtys podzielam no w 100%. To są obawy po prostu takie racjonalne. Ja uważam, ja zagłosowałem przeciw co do tego zadania tylko z tego powodu, że można tak powiedzieć przy nie do zasady, że tam trzeba coś zrobić i przekazać pieniądze. Absolutnie. Ja zagłosowałem przeciw jako protest przeciwko tym przekazanym nam na komisji rozwiązaniom, co powieliła dzisiaj pani Sołtys. I panie przewodniczący, nie zgodziłbym się do końca, bo to jednak jakby nie było, te rozwiązanie, które tam będzie służyło właśnie tamtym mieszkańcom. I tym, którzy korzystają w szczególności tym mieszkańcom, z uwagi to, co zwróciłem, to co pani Sołtys, to ja wtedy zwróciłem uwagę na komisji, to jest bez porównywania nawet to, co dzisiaj radny Robert Szudlak mówi. Inne różnica wysokości na tym odcinku drogi. Po prostu no, tam jest dosyć duży pochył, co będzie stwarzać zagrożenia w formie rozpędzających się samochodów. I to może być zagrożenie wtedy do posesji, tam uczęszczają ciężarówki. Wszystko, na pewno ograniczenia, wszystko tego będzie. Tylko co będzie, jeżeli to się wszystko po prostu, można powiedzieć, zawali i ktoś nie dostosuje się do odpowiedniej prędkości albo czegokolwiek i dojdzie do tragedii, że wybije go na tym progu i wjedzie gdziekolwiek w posesję albo cokolwiek innego. I drugie zagrożenia do tych, którzy tam będą korzystać poprzez przechodzenie tej drogi Korfantego. Jeszcze raz, bo pani Sołtys tak samo nie jest przeciwna tej całej inwestycji, tylko chodzi o te, co przez przypadek myśmy się dowiedzieli. I to są, jakby nie było, pieniądze publiczne, no i uważam, że to jest chyba nie tędy droga. Ja też rozumiem, że my nie jesteśmy właścicielem tej drogi, ale jakby nie było, przekazujemy tam jakąś część pieniędzy i już by jakaś sugestia mogła być. Ja nie chcę już się wypowiadać, jak to zostało tak, jaka przymiarka, koncepcja, bo czokolwiek do tych rozwiązań, co nam tu zostało przedstawionych, doszło. Czy to doszło z zabiórka, czy to doszło po prostu z wizji z terenu, konsultacji z mieszkańcami, którzy tam mieszkają. Ja uważam, to jest bardzo poważna sprawa, tak powiem szczerze. I nie można tego tak przejść tak błahostkowo, tylko już sprawa zapadła, pieniądze przeszły, ale ja myślę, że w ramach tego zadania teraz po prostu byśmy trochę się, panie wójcie, może referat by się zaangażował, żeby po prostu no przynajmniej te nasze jakieś obawy, które tu zostały zgłoszone i rozwiązania, bo ja nie zrozumiałem pani Sołtys, że to tak jak paniówka ma być, bo pan Sołtys Mryka mówił o fotoradarze stricte jako takim, a może nawet i to, co pani Sołtys mówi, no po prostu by do tego po prostu trzeba było się zwrócić powiatowi uwagę, że takie rozwiązanie, które mówię, no mam nadzieję, że to nie było robione jakieś te koncepcji z zabiórka, tylko po prostu zostało to zrobione z wizji z terenu i po prostu ktoś by może zweryfikował swoje jakieś docelowe zamiary w tym względzie. Po to jakby nie było, bo już takie a inne zdarzenia tam były w przeszłości, żeby po prostu to się skończyło o tak. Na pewno będzie zawsze zagrożenie, bo sam ruch stwarza zagrożenia, ale powiedzmy sobie szczerze, pomyślmy, czy by nie szło to po prostu lepiej zorganizować tamte bezpieczeństwo w tym terenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Nie wiem, może nie zrozumiano mnie, no ja to dokładnie prawie to samo powiedziałem. Z tym faktem, że ja zagłosowałem za
bo uznałem, że bezpieczeństwo w całej gminie, jeżeli chodzi o drogi, jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o rozwiązania techniczne, to nie jest rolą radnych ani tej rady, żeby ustalać te rozwiązania techniczne. Są odpowiednie służby, zarówno w powiecie, w gminie. Myśmy zdecydowali się na przekazanie pieniędzy, żeby to bezpieczeństwo poprawić. A jak to zostanie zrealizowane? To już jest rola odpowiednich pracowników, zarówno powiatu, jak i urzędu. My jako radni możemy oczywiście brać w tym udział, bo każdy z nas ma takie prawo. Możemy udzielać jakichś informacji, czy tam wskazówek. No, ja tylko uważam, że no, dobry krok zrobiliśmy, bo zdecydowaliśmy się na realizację tego zadania. A jak to zostanie zrealizowane, no to wszyscy wiemy, jak jest na drogach w Polsce. Wszyscy jeżdżą jak chcą. Czy jest znak, czy nie ma znaku, czy jest próg, czy nie ma progu. Ktoś ma tira, to pojedzie na tym progu i tyle. Ktoś ma terenówkę, też przeleci górą i tyle. Co jaki efekt z tego będzie, nie wiemy. No zobaczymy, jakie będą rozwiązania techniczne. Ja szczerze mówiąc, na tej komisji, która była, się zapytałem, osobiście zapytałem się tutaj przedstawiciela naszego referatu, jakie są zakres prac, jakie będą rozwiązania techniczne. I gdyby tego pytania nie padło, to byśmy dzisiaj przegłosowali tę uchwałę bez wiedzy tak naprawdę, co tam zostanie zrealizowane za te pieniądze. Taka jest prawda, no także ja nie wiem, jakie będą rozwiązania, ja tylko usłyszałem to, no i się trochę zdziwiłem, no. Miejmy nadzieję, że zostanie to zmienione. Dobrze, ktoś chciał jeszcze zabrać głos tam, bo tu kolejka jest spora, czy ktoś... Dobrze, pani Tatiana Kowalska, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja tylko chciałam do tej sprawy się właśnie odnieść. O tym, że na wjeździe do Gierałtowic, zarówno od strony Gliwic, jak i Ornontowic są niebezpieczne sytuacje, te sytuacje narastają. Prędkości samochodów, szczególnie właśnie od strony Ornontowic, gdzie jest to wzniesienie, gdzie mogą się kierowcy rozpędzić, jest niebezpieczne. Były tam wypadki różne. Natomiast ja myślę, że tutaj może słowem kluczowym jest słowo próg, bo próg, ja myślę, że w zamyśle tych, którzy wyszli z taką propozycją, nie chodzi tu o progi typu tego, jak tutaj było wspomniane bodajże przez pana Błaszczyka na poprzedniej komisji, taki jak jest na ulicy Powstańców, czy w Gierałtowicach na ulicy księdza, Karola Miarki, czyli te takie mocne wyniesienia, ale progiem też są takie progi, jak są w Ornontowicach, które powodują hałas. Chodzi mi o tą kostkę granitową. Tam nie ma zbyt dużego wyniesienia, natomiast wjechanie na tą kostkę z prędkością, gdzie wcześniej jest informacja, że są progi zwalniające, wydaje mi się, że tutaj no, kierowcy powinni tutaj dać sobie do myślenia i zwolnią. Natomiast jeżeli chodzi o te radary i o te przejścia, myśmy prosili już wielokrotnie, prosiliśmy o przejście o radar, fotoradar przy szkole podstawowej, gdzie tych wypadków było bardzo dużo, gdzie jest, mnożą się te sytuacje niebezpieczne i wtedy słyszeliśmy, że zamontowanie takiego fotoradaru nie jest rzeczą prostą, łatwą i przyjemną, a obsługa niesie za sobą duże koszty. Także dziękuję. Dziękuję bardzo pani radnej. Pan radny Mariusz Gruszczyk chciał zabrać głos, proszę bardzo. Ja też w tym temacie. Moje zdanie jest takie, że wjeżdżamy w teren zabudowany, tam jest ograniczenie 50 km na godzinę. Dołożenie progów zwalniających to tylko jest uświadomienie kierowców, że mają zwolnić. Tak więc nie możemy dywagować o tym, czy tam ktoś zostanie wyrzucony, czy nie. To jest sprawa kierowcy, jak zrobi wypadek, spowoduje wypadek, to jest jego wina, a nie nasza, bo są przepisy ogólnokrajowe ruchu drogowego, jest ograniczenie prędkości. Tak więc dyskusja na temat tego, czy go wyrzuci na tym progu i wyleci na posesję, to mi się wydaje bez sensu tutaj rozmowa. On ma dopasować prędkość do warunków jazdy. Już ma 50 km na godzinę, wjeżdżając w tym miejscu. Obojętnie, że tam jest z górki, pod górkę, prosto czy nie prosto. Tak więc wydaje mi się, że to jest w ogóle odnoszenie się do tego, że to jest nasza odpowiedzialność, czy ktoś próbuje sugerować, że powinniśmy to zmieniać, to raczej chyba nie po tej stronie, od tego są urzędnicy, są specjaliści, co badają bezpieczeństwo ruchu drogowego. Tak jak pan przewodniczący tu powiedział, to jest ich decyzja, a niestety no, na tak zwanych idiotów nie ma rady. Jeżeli ktoś pojedzie 80 i wleci, obojętnie czy będziemy tam radar, czy będziemy próg zwalniający, spowoduje wypadek, będzie to samo. Tak więc mi się wydaje, że jakiekolwiek rozwiązania są dobre, ale ludzie też muszą przestrzegać przepisów, które obowiązują. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Pan radny Artur Tomiszek chciał zabrać głos. Proszę bardzo. Ja tylko w tej temacie
bo te przejścia dla pieszych, które dzisiaj przegłosowaliśmy, tam dotacja do tego projektu, do przejścia dla pieszych, tam nie ma nic wspominane o progach na tym przejściu dla pieszych. To jest przejście dla pieszych, które jest na wysokości ulicy Piątka, a tu już jest podgórka, tam o żadnym progu nie mówimy tutaj w tym momencie. Chyba że jest jakiś po prostu nowy tutaj temat, że tam ma powstać próg, co no, jak nigdy nie słyszałem. A jeżeli chodzi o ten próg zwalniający, to też czy mamy w ogóle wiedzę, kto ten temat zaczął, bo ja go w ogóle nie znam tego tematu. Ale progu czy na przejściu dla pieszych? Ja, panie Arturze, ja nie byłem na tej panie Arturze, chodzi mi o to, czy to przejście dla pieszych, o którym żeśmy dzisiaj tutaj mówili, panie Arturze, łączy się z tym progiem. Panie Arturze, ja powiem, jak to było. Na komisji opiniowaliśmy projekt uchwały. No i była przeczytana uchwała, wszystko było jasne. Po czym ja się zapytałem pana Sebastiana Pawlasa, jaki jest zakres prac i harmonogram realizacji tych prac. Pani Tatiana Kowalska tam wypowiedziała się, że już długo na to czekamy i tak dalej. No i pan Sebastian pokrótce nam opisał ten zakres prac i między innymi w tym opisie powiedział, że jest przewidywana zabudowa dwóch progów zwalniających po jednej i po drugiej stronie przejścia. No i tyle, no jeżeli chodzi o harmonogram, tak chyba, tak mi się wydaje, że tak to było na tej komisji, jak dobrze pamiętam, no ona była w poniedziałek. Jeżeli się coś mylę, no to prosiłbym o sprostowanie mnie. No to mniej więcej tak w krótkim skrócie, nie? Pani Sołtys, nie? Tak, ja rozumiem obawę pani Sołtys jak najbardziej, bo prawdopodobnie to jest temat, który wywołany już paręnaście lat i o progu zwalniającym na wysokości zjazdu z wiaduktu, ale nie podjazdu do skrzyżowania, które jest już pod górkę i próg zwalniający pod górkę, no to nie wiem, czy jest sens i logika do tego robić, ale nie wnikam w szczegóły, tylko chciałem się dowiedzieć, doprecyzować, czy po prostu ten próg zwalniający jest związany z przejściem dla pieszych na wysokości ulicy Piątka. Dziękuję bardzo. Panie Arturze, tam jeszcze była, chwileczkę, panie Arturze, tam jeszcze była prośba z mojej strony o przekazanie chyba dokumentacji jakiejś projektowej. I ona chyba się ujawniła gdzieś, tak? Panie Mariuszu, bo to o pan tam chciał powiedzieć, w tak? W tym temacie na dokumentach Komisji Budżetu Planowania zostały umieszczone projekty przebudowy tego skrzyżowania i są zatypowane dwa progi wyspowe na wjeździe i wyjeździe przed tym przejściem dla pieszym przy skrzyżowaniu z ulicą Piątka. Tak więc jest to opisane, te dokumenty są umieszczone na SSI, tak więc można się zapoznać. One są chyba w dokumentacji, tam rozumiem, w dokumentacji budżetu. Komisji budżetu i planowania. Tak mi się to wydawało, bo ja to... Jest to, cały projekt jest przedstawiony. Ja wprawdzie nie sprawdzałem, że widziałem, że się to pojawiło, ale jeszcze nie przeglądałem, co tam jest tak naprawdę, no. Dobrze, pani Sołtys chciała zabrać głos, proszę bardzo. Ja chciałam tylko potwierdzić, że w pierwotnym chyba projekcie nie było tych progów zwalniających, ale jest to doprojektowane. Tak się dowiedziałam po prostu. Proszę bardzo, panie Arturze. Ja mogę potwierdzić, że tylko to, że jeżeli obojętnie jaki tam po prostu będzie zakres tego zadania, to myślę, że każde zadanie, które tam będzie zrobione, ograniczy prędkość samochodów, bo naprawdę tam jest niebezpieczne. Czy to będą progi, czy to będzie radar, czy to będzie bramka, obojętnie co. Niech tam w ogóle coś, cokolwiek powstanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Najlepsze rozwiązanie to są dziurawe drogi, ale tego mu się nic nie podoba, nikomu, nie? Wszyscy są równe drogi, żeby szybko jeździć, a potem mamy problem, bo za szybko jeżdżą. Dobrze. Szanowni Państwo, czy ktoś z Pana, czy Pan Sołtys z Przyszowi został oczywiście? Panie Sołtysie, oddaję głos. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Ja dzisiaj nie zgłaszam żadnych spraw. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Sołtysie. Mam nadzieję, że nie zabraliśmy całego czasu. Widzę tutaj jeszcze z Pani Sołtys Chudowa jest zdalnie z nami, także Pani Sołtys oddaję głos. Pani Sołtys tu z nami, widzę. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, ja chciałam tylko prosić, żeby przyjrzeć się studzience, która jest pomiędzy ostatnimi zabudowaniami budowa w kierunku Budryka, bo jest tam ona niezabezpieczona i mam zgłoszenia mieszkańców, że no niestety mieli już przyjemność wyciągania z tej studzienki jakiegoś pieska, który tam wpadł. W związku z tym prosiłabym o zabezpieczenie tej studzienki. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo, Pani Sołtys. Dobrze, Szanowni Państwo, w sprawach sołec, informacji sołtyców, czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze tutaj coś dodać odnośnie?
Nie widzę, szanowni państwo, żeby ktoś się zgłaszał. W takim razie zamykam punkt 6. Przejdziemy do punktu 7. Jest to sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Szanowni państwo, jak tu już praktykujemy, jest sprawozdanie w wersji takiej elektronicznej przedstawione nam wcześniej. Panie wójcie, oddaję głos. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Rado, szanowni państwo, ja oczywiście tutaj nie będę starał się referować państwu tego sprawozdania, co najwyżej dopowiem kilka kwestii, które albo w nim się nie znalazły z uwagi na fakt, że są zbyt ogólne, natomiast albo są to takie tematy, które wpłynęły dosłownie w ostatnich dniach czy wręcz godzinach do urzędu. Ja tylko państwu je zasygnalizuję. Pierwsza informacja to w sprawozdaniu jest, informuję państwa o inwestycji, kończącej się inwestycji w OSP w Paniówkach, gdzie przebudowujemy te sale na przedszkole. Jeszcze piszę w sprawozdaniu, że czekamy na odbiór inwestycji końcowy przez PIN. Ten odbiór już jest, on wpłynął do urzędu wczoraj w godzinach popołudniowych. Ja jestem przekonany, że już pani dyrektor w szkole już się przygotowuje i tam na dniach, że? No właśnie, jak wiemy, że pani dyrektor w Paniówkach jest bardzo sprawna i jest już, była już, oczekiwała w blokach startowych i bardzo szybko tam dojdzie do takiej płynnego przejścia i będziemy mogli z tych nowych przestrzeni korzystać. Tą inwestycję de facto kończymy w tym momencie. Faktycznie ona będzie już zakończona, zostanie kwestia pozamykania formalnie z wykonawcą tematów i będziemy mieli to z głowy. W Chudowie inwestycja, jak państwo widzicie, się toczy. Tam były pewne opóźnienia, ale to chyba w obecnym czasie, obecnej sytuacji rynkowej na rynku materiałów budowlanych nikogo nie dziwi, że były kłopoty ze styropianem i z oknami. To wszystko udaje nam się przepychać i zadanie to jest realizowane. Udało się zakończyć też kolejne, ale to już nie będę państwu tutaj omawiał. Krótka informacja jest w sprawozdaniu. Jak państwo mają jakieś pytania, to proszę. Zwrócę tylko uwagę na jedną rzecz. Plac zabaw w Chudowie, tam po pierwszym odbiorze mieliśmy uwagi. Zakreśliliśmy wykonawcy termin do odbioru. Dzisiaj to spotkanie odbywało się w godzinach popołudniowych. Z uwagi na to, że ja z przyczyn osobistych no nie mogłem być ani na tym spotkaniu, ani nie kontaktowałem się tutaj z pracownikami. Jak państwo widzieli, wpadłem nawet tu na sesję w ostatniej chwili. Nie jestem w stanie państwu przekazać, ale myślę, że puszczę przez Biuro Rady informacje, jakie tam były dzisiaj ustalenia związane z tymi zastrzeżeniami i co powiedział wykonawca. No niestety takie sytuacje też się czasem zdarzają. Te pozostałe dane to państwo widzą, ja nie będę mówił, tylko na moment się zatrzymam odnośnie tutaj już podniesionej kwestii energii. Jak już powiedziałem, my przygotowujemy się proceduralnie, żeby już pewne zmiany wykonywać w naszym oświetleniu, ale ciągle, przypominam, czekamy na dokument audytowy naszego oświetlenia. On jest potrzebny z kilku powodów. Pierwsze, żebyśmy wszystko wiedzieli, co i jak chcemy zrobić. Drugie, żebyśmy też wiedzieli, co powymieniać. Mamy coraz liczniejsze, ciągle liczne zgłoszenia, że ta sieć oświetleniowa nie funkcjonuje tak, jak powinna. W skrócie, nie świeci wtedy, kiedy ma świecić. Włącza się w ciągu dnia, za wcześnie się włącza, wyłącza i tak dalej. Te niestety awarie wynikają ze stanu tej sieci i ona wymaga modernizacji, w szczególności zaś ze stanu techniki, tej automatyki, która reguluje to oświetlenie. I to wszystko chcemy kompleksowo naprawić. Dlaczego też o tym troszkę szerzej mówię? Proszę państwa, dwie kwestie. My mamy w umowie z firmą Tauron, bo sieć praktycznie w całości jest firmy Tauron. My mamy raptem swoje mniej niż 10% punktów oświetleniowych na terenie gminy. W umowie mamy taki zapis, że my możemy oczywiście pociągać firmę Tauron do odpowiedzialności za awarię, ale jeżeli oni nie naprawią tych zgłoszonych przez nas w określonym terminie czasu. My mamy de facto podgląd online zgłoszeń i to z numeru na 911, i to zgłoszeń, które idą z Urzędu Gminy i mamy ten podgląd online od godziny, jest godzina łącznie z minutą zgłoszenia oraz godzina i data zakończenia, czyli informacja zwrotna, że sytuacja została naprawiona, poprawiona. Zazwyczaj z tego, co widziałem, przyjrzałem sobie tam kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt ostatnich tych zgłoszeń, one zazwyczaj są w tym terminie umownym, które nie pozwalają nam dochodzić kar od firmy Tauron. No tak jest umowa ta skonstruowana, ten okres jest taki, jaki został wynegocjowany, bo to jest 240 godzin, czyli 10 dni.
Średni czas jakby to tam jest około 3 dni na zgłoszenie. Natomiast to wrażenie, że to ciągle się coś psuje, wynika z tego, że to ciągle się coś psuje, tylko raz tu. Nierzadko na tej samej ulicy to podziała dobrze, jakiś czas później dochodzi do kolejnej jakiejś awarii, nie wiem, być może przerwy w dostawie prądu, czy stan tych technicznych urządzeń powoduje, że ciągle w tej sieci musimy gmerać i powoduje to takie, a nie inne wrażenie. Natomiast ja mam taki gorący apel do Państwa sołtysów i też do mieszkańców. Jeżeli widzicie, że coś jest nie tak, od razu musi być interwencja albo najlepiej na 911, na ten telefon energetyczny, albo do gminy, wtedy my to zgłosimy, bo od tego momentu idzie ten czas na zgłoszenie tej naprawy i że ona została wykonana, bo to jest po prostu w naszym interesie, żeby to świeciło wtedy, kiedy my oczekujemy, żeby to świeciło. O audycie już Państwu mówiłem, więc jak tylko on się pokaże, to na pewno Państwu go przekażę i się z nim zapoznamy i wyciągniemy z niego pierwsze wnioski i podejmiemy stosowne działania. A nieodmiennie od tego, no z uwagi, że ta dyskusja tutaj odnośnie oświetlenia wywołuje wiele czasu, bym prosił tutaj czy Pana Przewodniczącego, czy Przewodniczących Komisji, żeby na swoich komisjach, jak mają taką ochotę, przedyskutowali sobie ten temat, a ja już mówię dlaczego. Proszę Państwa, jesteśmy w grupie zakupowej Metropolii Energii Elektrycznej. Otwarty został przetarg na kolejne 2 lata ceny zakupu prądu. Podwyżka średnia, bo to jeszcze zależy co prawda od tej grupy, w jakiej się pobiera prąd, średnia podwyżka, którą będzie płaciła gmina, to jest 62%. Podkreślam słownie, 62%. Jeżeli oświetlenie gminne w grudniu szacowaliśmy zeszłego roku 1 300 000, to myślę, że każdy sobie łatwo doliczy i jaki będzie wzrost kosztów samego oświetlenia plac i ulic, bo tak się tam to w budżecie określa. Ja już nie mówię o oświetleniu wszystkich naszych obiektów pozostałych, szkół, urzędu. Podwyżka gazu była, to wiemy, w zeszłym roku. Szykowana jest kolejna. Przypominam, że w ramach walki ze smogiem większość naszych obiektów przechodziła na gaz, bo takie było oczekiwanie i wszyscy tego chcieliśmy, żeby tych kopciuchów nie było, przynajmniej w obiektach gminnych. I teraz się będziemy mierzyli z ceną gazu, który też widzę, ma ochotę być jak prąd. Może nie aż na 62%, mam nadzieję, ale podjął, takie słuchy chodzą, że gazownicy podjęli wyzwanie, tak? Może to taki trochę wisielczy humor, ale niestety tak to wygląda. Koszty energii są katastrofalne i być może ta epidemia, być może ta decyzja o tym, żeby to światło wygaszać i w związku z tym tworzenie tego audytu, to okazało się dobrym ruchem, bo my już jesteśmy o wiele dalej w tych przygotowaniach, żeby sobie te koszty oświetlenia po prostu obniżać, tak? My mamy ulicę, gdzie średnia lampa to jest tam 200 kilkadziesiąt watt, więc wyobraźmy sobie, o jakich ilościach prądu my mówimy, a można to zmniejszyć do 60, nawet 50 watt, czyli nawet do 1/4. I to jest chyba cel, w którym musimy podążać, bo te pieniądze, których my nie wyświecimy przez te 4 godziny, to są realne pieniądze, które zostają w naszym budżecie gminy i mogą być przeznaczane na wszystkie inne potrzeby. O tym też tutaj gdzieś tylko wspominam w sprawozdaniu, bo ja pozwolę sobie te rzeczy tutaj, które są wpisane, nie omawiać. Czy Państwo macie pytania do tego tekstu, to ja chętnie odpowiem, ale też zwrócę uwagę na inne pozostałe czynniki kosztowe w naszej gminie. Tak? My będziemy musieli stanąć przed faktem podniesienia po raz kolejny minimalnego wynagrodzenia 1 stycznia. De facto, jeśli chodzi o pracowników obsługi, to 100% pracowników obsługi w szkołach będzie pobierało minimalne wynagrodzenie. Ja stawiam Państwu pytanie, czy to tak ma być? Czy ci ludzie za swoją ciężką pracę w szkołach, wiemy jak bardzo tutaj oświata w tej gminie była hołubiona przez lata i dobrze. Natomiast my teraz musimy, jak można od tych ludzi wymagać zaangażowania w pracę, jeżeli my im zaczniemy dawać minimalną? Ja to mówię do Państwa w kontekście konstruowania budżetu. Tam po prostu będą potrzebne poważne ruchy finansowe. Bo albo ci ludzie odejdą, albo poszukają sobie lepszej pracy, bo ta lepsza praca w okolicy jest. Nie możemy misją, to się niestety do Garnka zupełnie nie buduje na misji sami. Jeszcze niestety troszkę tych pieniędzy trzeba. I pomijam tu efekt w ogóle zarobki nauczycieli, bo one są od nas niezależne i wiemy po prostu, że są sobie z nauczycielami ze związkami ustala te wynagrodzenia, znaczy ustala, rząd je ustala.
my tylko musimy płacić. Dobrze też wiecie, Szanowni Państwo, że jak po ostatnich podwyżkach, skutek tych podwyżek dla nauczycieli to było 2 miliony, a subwencja wzrosła o milion, czyli de facto powinniśmy dali milion do wynagrodzeń nauczycieli z tych naszych pieniędzy na lampy, na chodniki, na te stukające studzienki. My pewne rzeczy nie jesteśmy w stanie robić, bo te pieniądze przejadane są w innych miejscach. Dobrze, że nauczyciele zarabiają więcej, powinni zarabiać jeszcze więcej moim zdaniem, jeżeli mają dobrze pracować i dobrze uczyć nasze dzieci. Natomiast chciałbym, żeby była świadomość tego, że to się dzieje kosztem pieniędzy gminnych, bo to rząd ustalił te wynagrodzenia, a my je pokrywamy w znacznej części. Bo po prostu nieodpowiednio są przekazywane środki w subwencji. To się mówi od wielu, wielu lat. Tu się, proszę Państwa, nic nie zmieniło. Ja Państwu o tym wszystkim wspominam, żebyście mieli świadomość tego, na jakim wirażu finansowym znajdzie się samorząd. Wiecie Państwo, że idą w Sejmie kolejne ustawy zmieniające chociażby podatki dochodowe, czyli jedno z naszych głównych źródeł dochodu. My na bazie tych wszystkich regulacji stracimy kolejne miliony złotych. Kolejne miliony złotych, czyli z jednej strony dostajemy podwyżki cen energii, za które odpowiadają władze centralne, a z drugiej strony te same władze centralne odbierają nam pieniądze i będą dawały nam subwencje. Ale tylko przez rok, a potem się zobaczy, czy te subwencje będą dawane, czy nie będą dawane. Albo będą dawane według jakiego klucza, to ja nie wiem. Mieliśmy już te centralnie dzielone file i inne fundusze inwestycyjne. Widzieliśmy, co się tam podziało, są raporty w internecie, odsyłam, ja nie będę tego komentował, ale widać, jak się to dzieli. Taka niestety jest sytuacja i musimy się do tego przygotować, musimy przetrwać. Mamy oprócz szkół, które bardzo dbamy, mamy basen, mamy zadłużone wodociągi, które co prawda są stabilne finansowo, ale pamiętajmy, że ciągle będziemy musieli do nich dokładać te 2 miliony złotych, jak to tam było ustalone jeszcze parę lat temu w poprzednich kadencjach, bo ten dług finansowy, ten dług finansowy na spółce musi być obsługiwany, bo inaczej wodociągi się rozłożą finansowo. I tutaj ja to tak mówię, proszę Państwa, w tym kontekście, bo tutaj pada pytanie na sali odnośnie oświetlenia na święta. Bardzo fajne jest to oświetlenie, mi się ono się bardzo podoba. Nie ma opcji, żeby je zamówić na tydzień. To oświetlenie, jako że gmina nie ma swojego i nie miała od wielu, wielu lat, jest wynajmowane. Te firmy mają ofertę. Oni to dają na określoną ilość tygodni i to kosztuje określone pieniądze. Skromna iluminacja to jest wydatek rzędu 100 tysięcy złotych, żeby w każdej sobie było coś. Ja już nie mówię o oświetlaniu tych kolineczek na każdym słupie czy na głównym słupie. Ja to daję Państwu do dyskusji podaję, bo jeżeli to się tutaj podniosło, jeżeli Państwo chcecie w ten sposób wydać te 100-150 tysięcy złotych, no to to jest, proszę bardzo, tylko ja bym oczekiwał wtedy, żeby ktoś powiedział, z którego miejsca te pieniądze zabrać w budżecie. Tak by można powiedzieć, zawsze można zazdrość urzędnikom, bo powiem Państwu taką ciekawostkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia będziemy mieli chyba 3100 minimalnych, tak Państwo mówią, czy 3010. Widziałem, że gdzieś ta jedynka jest tej liczby. Proszę Państwa, to jest więcej niż 20 kategoria zaszeregowania dla urzędnika samorządu terytorialnego według rozporządzenia. 20 kategorię zaszeregowania na 22. I to nie jest 22, to jest najwyższa, nie najniższa. 20 kategoria zaszeregowania ma na przykład sekretarz województwa, czyli członek zarządu województwa, ma zaszeregowanie podstawowe niższe niż minimalna krajowa. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zarobki samorządu. Powiem w ten sposób, proszę Państwa, jeżeli my prowadzimy jakieś próby naboru, to albo to są inni urzędnicy, którzy wiedzą, jak się w urzędach zarabia, albo to są autentycznie ludzie, którzy rozpoczynają drogę zawodową i oni na początek wezmą każdą pracę, chociaż też niekoniecznie. Mamy tutaj wszyscy, Państwo macie, ja też mam często zastrzeżenia do pracowników, chciałbym, żeby coś robili więcej, lepiej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zwracam uwagę, że wynagrodzenia w samorządzie, ja nie mówię o moim wynagrodzeniu, ale jeszcze inaczej regulowane, wynagrodzenia w samorządzie, pracowników samorządowych odstają od wynagrodzeń otoczenia. Proszę o tym pamiętać, bo ci ludzie pracują, mają swoje kompetencje, zdobywają te kompetencje, a niestety nie mogę ich nawet odpowiednio gratyfikować, bo są rozporządzenia, które mi to blokują. Co
jest kolejnym paradoksem, że ktoś tam w Warszawie uznał, że i ja jako wójt, i państwo jako radni jesteśmy za głupi po prostu, żeby odpowiednio wynagradzać pracowników naszych, tak? I za rozrzutnie tam, albo za mało tam, tak? Ktoś nam musi gdzieś tam ustalać widełki, żebyśmy, broń Boże, nie wysunęli się ani w prawo, ani w lewo za mocno. I tym takim akcentem centralizacyjnym, który ostatnio często gdzieś wybrzmiewał w mediach, ja chciałem zakończyć to moje wystąpienie, bo do tego się to sprowadza wszystko, tak? Postępująca centralizacja powoduje, że my będziemy musieli tak naprawdę zamiast rządzić, to zarządzać tylko tą gminą i łatać te dziury, gdzie największy jest najbardziej palący problem. I będziemy tylko patrzyli, czy może ktoś tam nam łaskawie przywiezie jakieś pieniądze, czy nie przywiezie żadnych pieniędzy. Ja nie wiem, czy taki samorząd to jest ten samorząd, którego oczekiwali ci, którzy go tworzyli na początku lat 90. ubiegłego wieku. Ja nie wiem, czy taki samorząd to jest ten, który co najmniej niektórzy z państwa radnych pamiętają, bo wiem, ile kadencji zasiadają w samorządzie. Ja też byłem radnym 10 lat temu i jak to kiedyś usłyszałem, chętnie to powtarzam. Wtedy budżet był 3 razy niższy od obecnego w liczbie względnych. Ale samorządu w samorządzie, parafrazując te słynne powiedzenia ze znanego filmu, było o wiele więcej niż teraz. Popatrzcie sobie Państwo na budżet, ile mamy wydatków związanych, ile nam zostało tak naprawdę kod, które możemy sobie dyskutować. Dzisiaj uchwalaliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tu też są planowane zmiany przepisów prawa. Być może się okazać tak, że w kolejnej kadencji na sesji Rady Gminy będziemy dyskutowali o próbach, słusznie, ale już o niczym więcej. Czy tak ma wyglądać samorząd? Ja to pozostawiam Państwu do przemyślenia. W takim otoczeniu jesteśmy, taka sytuacja ekonomiczna nas czeka. Ja bym chętnie był pierwszy, który by mieszkańcom każdego nieba przychylił, jakie się da. Tylko niestety, jak Państwo widzicie, zawsze na sesji ogólnej jest tam skarbnik, a nawet jak ja podejmuję decyzję, nie mam uchwałnie dumę, to chciałbym zawsze zbudować, bo ja od razu wiem, że pierwsze pytanie będzie, jak to sfinansujemy, tak? Ja mogę Państwu powiedzieć za wszystko. Tylko ja jestem zawsze na tyle uczciwy, że obiecuję tylko to, na co mnie stać. Co mogę wykonać ludźmi, którymi posiadam. Bo to nie chodzi o to, żeby było fajnie, tylko chodzi o to, żeby było dobrze, proszę Państwa. To jest chyba najważniejsze. Jeżeli nikt już w tym kraju nie chce myśleć długofalowo, to być może musimy to robić. Nawet jeżeli to jest nieprzyjemne, nawet jeżeli to jest niefajne, nawet jeżeli to powoduje niekomfortowe sytuacje, nikt tego za nas nie zrobi, przynajmniej w chwili obecnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, pytania do sprawozdania pana wójta? Proszę bardzo o zgłaszanie się. Nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał, nie słyszę. Szanowni Państwo, w takim razie zamykam punkt 7, przechodzimy do punktu 8. Wolne głosy, komunikaty, informacje. Zanim oddam Państwu głos, kilka informacji. W okresie międzysesyjnym do Rady wpłynęły dwie sprawy. Jedna to jest petycja w sprawie działań związanych z epidemią COVID-19. Kolejna sprawa to jest skarga na wójta gminy. Petycja i skarga została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Posiedzenie odbędzie się 12 października, jak się dobrze mylę. Panie Przewodniczący, no tak, nie? No ale tak w październiku będzie posiedzenie. Szanowni Państwo, jak liczne informacje, pan Daniel Gajda przestał być radnym gminy Gołtowice. Komisja Drugorzy wydała postanowienie w tym zakresie oraz ustalił termin wyborów uzupełniających, które się odbędą 12 grudnia bieżącego roku. Następna sesja, Szanowni Państwo, 27 października 2021 roku. Dobrze, Szanowni Państwo, oddaję głos. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo o zgłaszanie się. Proszę bardzo, Panie Radny, Cię na dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
korzystając z tego, że jesteśmy tutaj, poza tym mam nadzieję, że również ktoś nas obserwuje i słucha, to chciałam wszystkich serdecznie zaprosić w najbliższą niedzielę 10 o godzinie 17 w Białatowicach w Kościele. Jest kolejny koncert muzyki organowej i w ten sposób zawsze chcemy uczcić Dzień Papieski w naszej gminie, także serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Radny. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Szanowni Państwo, nie widzę, nie słyszę. W takim razie zamykam punkt 8, przechodzimy do punktu 9. Zamknięcie posiedzenia sesji. Szanowni Państwo, zamykam posiedzenie sesji Rady.